To jest reprodukcja oryginalnego zdjęcia satelitarnego, które przyszło jako załącznik do faksu do Pawła w Marii. I to jest pierwsze zdjęcie znane w tamtym okresie. Jak widzimy, aborygen jest bardzo dobrze widoczny. Ma zamiar rzucić kijem. Jego prawa ręka jest w ten sposób widoczna w skrócie. Tutaj ma ten kok, o którym było wcześniej. No, jest bardzo wyraźnie widoczny. Ten cały, zwróćmy uwagę jeszcze tutaj, że ten cały płaskowyż to jest tak jak płyta. Ona oczywiście nie jest równa, to nie jest równa powierzchnia, ale w stosunku do okolicy to jest w zasadzie tak jak płyta blachy czy płyta betonu. Z każdej strony tutaj widać skarpy, które nie dają się sforsować niczym. Także powstaje podejrzenie, że to zostało jakoś inaczej wykonane, dlatego że maszyny by nie mogły tutaj wjechać, szczególnie takie maszyny, jakie mogłyby wyorać ten kształt. A tu mamy inną wersję tego samego zdjęcia satelitarnego. Chciałem tylko powiedzieć, jakie są rozmiary, więc z tego miejsca od czubka głowy do czubków palców tej nogi jest prawie 3 km. Ten dystans jest prawie 3 km. Od końca kija do palców tej stopy, czyli po przekątnej, to jest prawie 4 km. Co powoduje, że to jest największy rysunek tego typu naziemny na świecie. Jest dużo większy od rysunków z Nazca, które do tej pory były uważane za największe. Tutaj widzimy reprodukcję oryginalnej ryciny, prawdopodobnie jest rycina, być może zrobiona na podstawie zdjęcia z końca XIX wieku. Na tym zdjęciu widzimy trochę więcej szczegółów, a właściwie chodzi tutaj mi głównie o szczegóły konturu. Dlatego, że cały czas zastanawiamy się, w jaki sposób mogło to być zrobione i ewentualnie przez kogo. W związku z tym zajmiemy się tutaj konturem. Kontur jest bardzo klarowny, jak widać. Krawędzie są bardzo ostre. I kształt jest odwzorowany bardzo, bardzo dokładnie. Tutaj jest jego lewa ręka. Tutaj jest ten kij, którym rzuca. Tutaj kontur głowy, druga ręka i te inicjacyjne tatuaże tutaj widzimy. Tak samo. W każdym razie widać dokładnie, jaki ten teren jest zróżnicowany, jaki jest urozmaicony i ile tutaj jest kamieni i różnych głazów, skał i tak dalej. Mimo to ten kontur jest niesamowicie dokładny i wyraźny, czyli w zasadzie nie było przeszkód dla urządzenia, które robiło ten rysunek. To zdjęcie oczywiście jest za bardzo powiększone, jak widzimy tu wszędzie piksele. Niemniej jednak chodziło mi o to, żeby właśnie pokazać go z drugiej strony i jak właśnie te kontury, o których przed chwilą mówiłem, są niesamowicie dokładnie wyryte, czy zrobione jakoś inaczej. W każdym razie mamy na przykład kształt tutaj uda, bardzo wyraźny, kształt łydek, palce nóg, stóp i pięty. A oczywiście rysunek w tej chwili jest w skrócie, w bardzo dużym skrócie, robiony prawdopodobnie z jakichś 3000 metrów.
Także tutaj nie bardzo widać te muskuły, nie bardzo, ponieważ tej ręki też prawie nie widać. Trudno powiedzieć, w jakim okresie to zdjęcie było robione, dlatego że każde z zdjęć tutaj opublikowanych to są zdjęcia nieliczne. Było ich dużo, dużo więcej, ale zostały skonfiskowane przez czynniki rządowe. Pokazuję tutaj centralną część Australii. Ten obszar trochę zamazany, prześwietlony, jest widoczny z bardzo, bardzo wysoka, z satelitów, dlatego że tutaj jest jezioro Erie, największe bodajże na świecie, które jest prawie tak duże jak Bałtyk. I to jest jezioro słone, w związku z tym tam nie ma wody, jest słone i w związku z tym ta sól w ten sposób odbija promienie słoneczne, także tutaj w ogóle niewiele można zobaczyć. Marymen, jak widać, czyli człowiek z Marii, jest tutaj niedaleko południowej odnogi tego jeziora. Tutaj ledwo widoczny jest tak zwany Odnadata Track, czyli jedyna droga, która przechodzi niedaleko obok tego rysunku. Powiększając to dalej, jeszcze możemy tutaj dodać, że tu jest właśnie południowa odnoga tego jeziora Erie słonego. I widzimy właśnie, w jaki sposób pewne czynniki, pewne siły starają się, żebyśmy za dużo nie zobaczyli. W związku z tym cały ten obszar jest bardzo, bardzo prześwietlony. Niemniej jednak postaramy się jakoś sobie poradzić z tym problemem. No, człowiek z Marii zaczyna być widoczny, ale to dla niewprawnego oka to jest problem. I zaraz spróbujemy tutaj zrobić trochę, przyciemnić tą całą sprawę. O. W tej chwili powiedzmy tutaj na tej skali wyszło, że to jest 8:54 rano, czyli oświetlenie jest z tej strony, od wschodu, i widzimy człowieka z Marii. Jeszcze go dalej, bardziej podsuniemy. Tutaj widzimy jego głowę. Tutaj jest przepaska. Ten kok jest bardzo źle widoczny tutaj. No ale widzimy rękę, która idzie tam. I tu jest ten kij, którym rzuca. Tu jest jego druga ręka. Tu mamy jego tułów w ten sposób. I zaraz będą widoczne nogi. Tu jest jedna stopa. Tu jest druga stopa. Tu jest kontur uda, kontur łydki. Jak się dobrze przyjrzymy, to widać. Jeszcze można to pomniejszyć trochę. Będzie go widać w całości. Tu jest stopa, tu jest druga stopa, tu jest jedna łydka, udo. Wewnętrzna strona uda, wewnętrzna strona łydki. Tu jest wewnętrzna strona uda drugiej nogi, łydka. Zewnętrzna strona uda. Tu jest jego klatka piersiowa i brzuch. Ręka. No oczywiście, tak jak widać, tutaj tak samo jest cały ten płaskowyż jest usytuowany w bardzo urozmaiconym terenie i na przykład te miejsca, które nie są prześwietlone, można się zbliżyć na dosyć dużą odległość, na dosyć niską wysokość i wtedy widać, tu są skały pokryte jakąś roślinnością, tutaj są koryta wyschłych potoków, tam bardzo rzadko padają deszcze, czasem raz na kilka lat. No i tak to wygląda. Oczywiście tu nie jesteśmy w stanie zobaczyć w ogóle,
konturu tego płaskowyżu i nie widzimy tych skarb, dlatego że światło jest z tej strony. Spróbujemy pójść na tą stronę. No tutaj jest trochę lepiej widoczne, ale niemniej jednak wszystko świadczy o tym, że jest jakaś zmowa milczenia na ten temat i dlatego szczegółów nie można zobaczyć. Z jakich powodów? Proszę się domyśleć samemu.